Jestem sobie pełen podziwu, ponieważ od pewnego czasu w podróżowaniu w ogóle się nie śpieszę. No chyba wypadałoby już znaleźć nocleg. Jestem za Dubnem. Nie wiem, widziałem na mapie, że tutaj są jakieś jeziorka. I jeziorka, jakieś stawy, coś w ten deseń, wlazłem tutaj. A tutaj się okazało, że tutaj w ogóle jest jakiś, nie wiem, jakaś fabryka stara. Tutaj są jakieś ogrody. Chciałem wejść tam na samą górę, ale teraz dopiero widzę, że stropu brakuje. Tam jest jakaś fabryka, ciekawe czego. O, a ja może sobie tutaj przytulnie skręcę. Tu mamy na lewo cukinię. Czy coś innego. No ale wiecie, wiesz dlaczego w ogóle nie lubię tak spać w namiocie? Gdzieś tam, gdzie są pola i trawy i to wszystko. Bo najgorsze jest później z samego rana rosa. Tak mnie ona wkurza. Kurydza. No więc zawsze jak tylko mogę, to gdzieś unikam spania właśnie na takich miejscówkach polnych. Ale dzisiaj to chyba się nie da. Pakowałbym się do tej elektrowni czy czegoś tam. Co jest tutaj? Dobra, zostawiam tabołki. Bo co ja jestem? Wielbłąd? Już by je nosić tak cały czas? No jasne, że nie. Miejsce do spania, gdzie ja mogę spać? Nie wiem, czy mnie jeszcze widać. W każdym razie już wszystko przygotowane do spania. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tam jeżdżą tiry w ogóle z jakimś żwirem. Całą noc pewnie będą jeździć, bo dzisiaj jest niedziela, no to one sobie jeżdżą. I nie wiem, co to jest. W każdym razie głośno. Ale na szczęście wziąłem zatyczki do uszu. Takie, które pozwalają wytłumić ten dźwięk. A pod plandeką się skitrała modliszka. Nie wiem, jak ona tam wlazła. Więc jutro z rana będę ją ratował. Dziewiąte rano. Czas chyba się ogarniać i wyłazić z pieczary mistrza. Państwo sobie tutaj chodzili już od 6:37. Jeden pan sobie ukraiński radyjko słuchał. Trzeba się ogarniać, pozbierać wszystko ze środka i pomału ruszać dalej na Tarnopol. Mam nowego kumpla podróży. Proszę bardzo. W ogóle się nie odzywa, akceptuje wszystko. Nie wiem, to jest
chyba modliszka. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy ona może tak chodzić po mnie. No wala jak dzika. Poranny rytuał każdego dnia po tym, jak się spało w namiocie, to trzeba wszystkie swoje rzeczy po prostu wyciągnąć, osuszyć, jak tutaj na śpiworek czy tropik. Ze względu na to, że zbiera się para wodna, no i też rosa z rana, a tego nie można wpakować mokrego do plecaka, bo to by było po prostu jak strzelenie sobie w kolano. Więc sobie suszę to. Długo to nie zajmuje, chwilę praktycznie, bo z takim słońcem to po prostu. Ja nawet się opaliłem tak, że mnie aż piecze. Jestem sobie pełen podziwu, ponieważ od pewnego czasu w podróżowaniu w ogóle się nie śpieszę. Przekłada się to na to, że jak wstaję, to ogarnięcie całych wszystkich rzeczy, śniadanie i te sprawy zajmuje mi mniej więcej od pół godziny do godziny. Jakoś mnie to nie boli. Pomalutku, na spokojnie. Dobra, idę, bo to już się przeciąga, jest 10:00, słońce jest już coraz wyżej, a mnie tak pali. O, takie miejscówki najbardziej lubię na nocleg, bo tutaj praktycznie nie ma w ogóle powodu, żeby ktoś przychodził. No, oprócz gospodarzy, jest to jakiś w ogóle na zadupiu. Jeszcze może wisienkę ogarnę? Nie ma wisienek. Ja to jestem takim szmakosiem. Owoców i wszystkiego. Więc jak jest, to jem. A jabłka? Jak ja bym teraz antonówkę zjadł. Nawet nie wiesz, jak się chce antonówki albo papierówki. Nawet jest niewyobrażalne. I to jest tak z tymi miejscami na nocleg, że jak człowiek szuka i ma już takie poczucie, że chciałby znaleźć nocleg, to zawsze jakoś intuicja go tak poprowadzi, że znajdzie ten nocleg. I ja na początku myślałem, że to jest w ogóle wejście na ten, na posesję czyjąś. No ale i tak wlazłem. No bo co ja będę się czaić? Wlazłem, zobaczyłem, no i chciałem od razu tam z tyłu na tą fabrykę iść. Ale pomyślałem sobie, że może nie. No ale i tak poszedłem. Ale okazało się... Dobry dzień! Dobry dzień! I okazało się, że nie za bardzo. O. A wylotówka jest o tutaj niespełna kawałeczek. Można sobie spokojnie pieszką dojść. I nie trzeba się gimnastykować, żeby jeszcze na wylotówkę z rana dojechać. Dobry dzień. I o, tutaj już od samego rana. Tak szczerze, w podróży najbardziej wiecie, kogo się boję? Psów. One są nieprzewidywalne, ponieważ one za każdym razem, jak słyszą hulajnogę, to zawsze próbują mnie zjeść, praktycznie zjeść. Nie wiem dlaczego. Ciąg dalszy nastąpi. Nie zapomnij dać suba, żeby nie ominął cię nowy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!